19 plus. Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa. Zero telefonów. Turciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój. Masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda. Nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus. Wcale nie śpię. Dopiero 7. I to totalnie nie jest moja pora, ale ja już tryskam energią. Bo dzisiaj zaczynam pracę jako recepcjonistka na super fajnej siłowni. Tak, nie przesłyszeliście się. Od dzisiaj dzień w dzień całymi godzinami będę siedziała pośród spoconych męskich ciał naładowanych testosteronem. Czy może być coś piękniejszego? Zapewne tak. Ale ja i tak bardzo się cieszę. Melania jest podekscytowana nową pracą. Nie traci czasu i przygotowuje odpowiednie ubrania. Nie przeszkadza jej to, że jest wcześnie rano i Lena jeszcze śpi. Mela, proszę cię, daj żyć! Kochani, jak myślicie, w co się ubrać? Jak klasyczna recepcjonistka? Czy w stroju od fitnessu, żeby wczuć się w klimat? Melania, proszę cię, przestań. Czy mi się zdaje? Czy ktoś się do nas skrada? O kurczę. A może to mama Leny wróciła bez zapowiedzi z Londynu? No to się zdziwi na mój widok. Rany, może to złodziej? Zostańcie ze mną. A nie, to pani mama Kasi. To mimo wszystko ulga. Dzień dobry, Melanie. Mogłabyś to wyłączyć? Chcę pani od razu powiedzieć, że myliła się pani co do mnie, bo wcale nie jestem Leniem. Tak, mówiłaś już, dziecko. Ale nie mówiłam, że znalazłam pracę, dostałam... I zaczynam dzisiaj. Głupio pani, co? Nie jest mi głupio, ale cieszę się, że w końcu przestaniesz żerować na innych. A pani musi mieć ostatnie słowo? To musi być bardzo męczące. Mama? A co ty tutaj robisz? Cześć. A przyniosłam wam trochę rzeczy, wiesz, na śniadanie? No zupełnie niepotrzebnie, my wszystko mamy. No ale świeżego pieczywa nie macie. Nie, bo na śniadanie zazwyczaj jadamy musli. Dzień dobry. Dzień dobry, córeczko. Ile razy ja ci mam mówić, że musli to nie jest porządne śniadanie? No w ogóle jak weszłaś, Mela cię wpuściła? Nie, wiesz, to robiłam sobie klucze. Co ty zrobiłaś? No pomyślałam, że będzie nam tak wygodniej. Mamo, czy ty w ogóle się słyszysz? No ale przecież nie okradnę was. No, nie, ale Kasia ma rację. Powinna mama takie rzeczy z nami uzgadniać wcześniej. I co? I jeszcze powinnam dzwonić, zanim przyjdę. Tak, powinnaś dzwonić. I przestań w końcu nam się wtrącać, bo będziemy sobie żyli tak, jak my chcemy. Ja się wtrącam. Tak, chociażby z tymi bułkami. Co to ma znaczyć? I z głupich bułek będziesz robiła problem, tak? Mamo, ja mówię całkiem poważnie. Proszę cię, córeczko. Dość. O mój Boże. Lena, w co ja mam się ubrać, no? Moi blogowicze chyba jeszcze śpią, bo nikt nie wrzuca komentarzy. A ja sama nie wiem. Jezus Maria, jest 7, Melania, dlaczego mnie nie obudziłaś? No przecież byłam tu wcześniej. Super. Znam ten uśmiech. To do ciebie piszę tak z rana, co? Poznałaś jakiegoś fajnego nowego faceta? To tylko Oskar. Lena, zaufaj mi. Oskar to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł, zwłaszcza dla ciebie. Melania, jestem dużą dziewczynką, a Oskar to jest tylko kolega. Lena, błagam cię. Dobra, koniec rozmowy, lecę, bo ja się spóźnię zaraz na uczelnię. No, a czemu Julka tak długo śpi? W nocy miała kolki. Zasnęła dopiero nad ranem. Kolki? Jak u mnie mieszkaliście, to na żadnych kolek nie miała. Dobra, słuchajcie, ja lecę do pracy, a ty, Rafał, napisz mi, jak Julka się obudzi, dobra? Zjedz może coś. Nie, nie jestem głodna. No to weź kanapkę z sobą. Nie, kupię sobie po drodze. Pa. Pa. To skoro ona nie chce, to jeśli pani pozwoli, to ja może wezmę. A może od razu te 4? No dobra, może te 2.
Wie pani, na siłowni trzeba mieć dużo siły. Nie wiem, bo nigdy nie byłam. Ale skoro to tak twierdzisz... A! Zwariłeś z tą dziewczyną. Wiesz co, ja zobaczę co u Julki. No, niech mama nie idzie, bo ją mama obudzi. Cichutko wejdę przecież. Nie sądziłam, że można tak cieszyć się z pracy na siłowni. Ale kochani, muszę się wam przyznać, że miałam dzisiaj piękny sen. Śniło mi się, że poznałam tam mężczyznę swojego życia. Co prawda później śniło mi się, że moja ręka zamieniła się w rakietę i poleciała na Marsa, gdzie spadł deszcz różowych trampków. Ale to chyba i tak dobrze, prawda? Mama Kasi jest przekonana, że ona najlepiej wie, co jest dobre dla jej wnuczki. Kasia i Rafał są już zmęczeni jej radami i ciągłym wtrącaniem się, dlatego ignorują to, co mówi. Babcia ci czekaj, przełoży tu. Tak? O, poduszeczkę troszeczkę. Ej, mama. O, i teraz będzie ci wygodnie, tak? Będzie wygodnie. Jezu, zobacz, jakie ona ma krosty na. To nie jest, później nas marną maścią. Siutko, wiesz co? Powinien zobaczyć ją lekarz. Ale nic jej nie będzie. No ale skąd wiesz? Bo wiem, zresztą nie mam dzisiaj czasu na lekarza. Zaraz idę do pracy. Praca ważniejsza niż dziecko. Niech ma na to spokój. Moje kochanie, co? Idę zadzwonić do Kaśki. Mamo! Ona jest w pracy teraz! Mamo! Zajmij się małą. Proszę, zaczynajmy. Mamy dzisiaj dużo pracy. Szkoda czasu. Ja zaraz będę. Jak to jest chora? Nie rozumiem. Dobra, daj mi Rafała. Rafał, ja nie mogę ci teraz pomóc. Nie możesz sobie poradzić sam? Nie, no to nie wiem, no skoro mam wysypkę, to powiedz mamie, żeby nie dawała jej tej nowej zupki, bo to pewnie przez nią, wiesz? Cały zespół czeka, aż skończy pani prowadzić tę prywatną rozmowę. Tak, ja wiem, ale przepraszam, moja córka ma wysypkę. A pani ma zebranie. Dobra, wiesz co, Rafał, ja muszę kończyć. No, na razie. W tym miejscu się pracuje, a nie zajmuje opieką nad dziećmi. Przepraszam. Hello, to moja siłownia. To znaczy, nie całkiem moja, tylko kuzynki Staszka, ale będę czuć się tu jak w domu. A może wiecie, jak nazywają się te wszystkie sprzęty do ćwiczeń i do czego służą? O, Stasiu, kochany, nie wiedziałam, że dzisiaj będziesz. No hej. Słuchaj, tylko jestem na chwilkę. Mam do ciebie prośbę. Mi oko na Pawła, co? Przez ten głupi zakład z Oskarem, że poderwie Edytę? Stasiu, kochany, Edyta ma męża, a Paweł to dla niej śmieszny dzieciak. A poza tym zawsze powtarzam, że mały flirt nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodził. No ja mówię poważnie. Edyta ma problemy w małżeństwie i dosyć jej kłopotów. Ma problemy? Wygląda na mega szczęśliwą. No, tak, bo on niczym nie wie. Stasiu, ma problemy w małżeństwie, ale o nich nie wie? Stasiu, jak cię uwielbiam, co ty radzisz? No dobra, ale nikomu ani słowa, tak? Mąż ją zdradza, ale ona o tym jeszcze nie wie i ma się nie dowiedzieć. Ale przecież nie ma nic gorszego dla kobiety niż być zdradzaną. Słuchaj, on obiecał, że już nigdy tego nie zrobi. Tak, a ty mu wierzysz. Facet jak zdradził raz, to będzie robił to dalej. Czytałam w necie, to jest udowodnione naukowo. Mela, nic mu po prostu nie mów. Ja mu wierzę i koniec tematu. Robię to dla dobra Edyty. Ale to jest nie fair, ona ma prawo wiedzieć. Mela, po prostu nic jej nie mów. Faceta, który zdradza, powinno się wieszać za przyrodzenie na najbliższym drzewie, a kobieta ma prawo wiedzieć, że jest oszukiwaną. No chyba, że wy myślicie inaczej. Uważacie, że lepiej wiedzieć, że się jest zdradzanym, czy żyć w nieświadomości? Nie wchodzisz? Nie, nie, ja tylko jestem na chwilkę. Aha. Paweł założył się z kumplem, że cię poderwie. Uważaj na niego. Okej. No ale co, nie jesteś zła? Oczywiście, że nie. Przecież to nawet miłe w sumie, że 20-latek chce mnie poderwać. Edyta, nie znasz Pawła, on ci może namieszać w życiu. Jestem dorosła. Stasiu, poradzę sobie. Melania bardzo przejęła się swoją pierwszą w życiu prawdziwą pracą. Chce być dobrą wizytówką siłowni, dlatego bardzo się stara tu pasować. Ale świetnie wyglądasz. To ty świetnie wyglądasz. Dziękuję. A powiedz mi, co będzie, jak przegrasz zakład? Jaki zakład? No chyba oboje wiemy jaki. Chciałam ci tylko powiedzieć, że nic z tego. Pamiętasz mojego męża?
No cóż, to najwyżej przegram zakład i będę się musiał z tym pogodzić. A i tak zostanę twoim cichym wielbicielem, dobra? No, byle cichym, żeby mój mąż się nie dowiedział. A teraz chodź ze mną na zaplecze, pomożesz mi coś rozpakować, okej? Okay? Wszystko okej? Okay? Jest, zaśmiałam się trochę. Rafał? Wiesz co, ona ma coraz gorsze te krostki, zobacz. Dlatego robi kąpiel z płatków owsianych. Z płatków? Co to w ogóle za zabobon? Nie żaden zabobon, tylko metody ekologiczne. Ekologiczne? Boże, kiedy ty głupoty wygadujesz, to... Głupie to jest targanie dziecka po lekarzach. Jeszcze się czymś zarazi. No weź się o panu, wiesz? Mamo, Kasia mówiła, bym szanowała nasze decyzje. No to już jest przesada. Naprawdę to jest przesada. Ja już dłużej tak nie mogę, wiesz? Nie mam... Okej, mała. Zrobimy szybką kąpiel i tatuś leci. Co ty na to? Ja. Paweł, musisz mi pomóc, bo ja nie mówiłam tego Edycie, ale ja w życiu nie byłam na siłowni. A ty mówisz poważnie? To lepiej, żebyś się nie dowiedziała, ale to w czym ci pomóc? No nie wiem, to chociaż nauczy mnie, jak nazywają się te wszystkie dziwne maszyny. Wyglądają jak narzędzia tortur. No to na przykład tutaj, hej, tu masz, coś się nazywa wiosło. Masz taki ruch, jakbyś wiosłowała na łódce. Dzień dobry, a my się chyba jeszcze nie znamy. Maciek Lisowski, jestem mężem właścicielki. Melanie, Trzeciak, mam bardzo cię. Witaj. Ja właśnie Melanie pokazywałem urządzenia, jak się nazywają i do czego służą tam jakieś... Super, słuchaj, zajmij się może tymi piórkami, a ja wszystko ci objaśnię. W końcu taka rola szefa. Słuchaj, na początek usiądź sobie tutaj, połóż stopy. Mąż szefowej Melanii bardzo lubi młode dziewczyny i nie może się powstrzymać, żeby nie podrywać atrakcyjnej pracownicy. Nie wie, na co się naraża, uderzając do Meli. No ale ty się tak obrażasz. Ci nie obrażam, tylko nie lubię, jak obcy mężczyźni mnie dotykają. No ale przecież się już poznaliśmy. Mówię poważnie. Dobra, a to? Do czego służy? A na tej maszynie można robić wiele rzeczy. Można na przykład ćwiczyć mięśnie pośladków, ale widzę, że twoje pośladki są chyba okej. Ej, co ty robisz? Dziewczyno, zwariowałaś? Ja zwariowałam, to ty się pchasz z łapami. Za dużo sobie wyobrażasz. Nie, czyli wydawało mi się, że masałeś mnie po tyłku, tak? Wiesz co, myślałem, że jesteś bardziej wyluzowana, ale najwyraźniej się myliłem. I to jak? No dobra, przepraszam, nie było sprawy, okej? Okay? Okej? Okay? Okej, okay, tylko trzymaj się ode mnie z daleka. O, Maciek, tak myślałam, że słyszę twój głos. Poznałeś już Melanię? Tak, właśnie sobie rozmawialiśmy. Też pójdę. Słuchaj, chodź na chwilkę, chciałbym z tobą porozmawiać. Słuchaj. Ta dziewczyna mi się nie podoba. Nie chcę, żeby tu pracowała. Ale przecież dopiero ją zatrudniłam. Co ty do niej masz? Nie chcę, żeby tu pracowała. Zaufaj mi. Maciek, powiedz mi, co się dzieje, bo się zdenerwuję. Okej. Okay. Ale nie chciałem ci robić przykrości. Słuchaj, ona się do mnie przystawia. Co takiego? No niestety, bezczelnie mnie podrywa. Nawet nie będę ci powtarzał, co mówiła. Nie chcesz tego wiedzieć. Melania! Melania, chodź tu natychmiast. Za grosz przyzwoitości. Mąż powiedział mi, co się stało. Nie wstydź ci, dziewczyno. Słucham? Bardzo się co do ciebie pomyliłam. Zabierz swoje rzeczy i nigdy więcej tutaj nie wracaj. Ale co on ci powiedział? Ja niczego złego nie zrobiłam. Dziewczyno, daj już spokój. Po prostu sobie idź. Wiesz co, dziwię się, że Staszek ma takie koleżanki. Pracujesz tutaj pierwszy dzień i już podrywasz mojego męża? Ty myślisz, że to ja go podrywam? To on mnie obmacywał. Wiesz co, nie bądź śmieszna. Ja kocham moją żonę i w życiu bym jej nie zdradził. Naprawdę? A ja wiem, że już ją raz zdradziłeś, tylko Staszek pomógł ci to ukryć przed tym. Słucha? Rydę, ona kłamie w żywe oczy. Ja nie kłamię. Nic już nie mów, nie będziesz tutaj pracowała. Nie no, nie uwierzycie. Ledwo dostałam pracę, a już ją straciłam, bo... Moja szefowa myśli, że podrywa mi beznadziejnego męża idiotę. Nie no, ja się nie zgadzam na taką jawną niesprawiedliwość. Ja mu jeszcze pokażę, kto tu kłamie. Rafał? Zobacz. Te kroski są coraz gorsze. Naprawdę coś trzeba z tym zrobić. W necie pisali, że to nie od razu działa. Niech jej mama zrobi kolejną kąpiel za jakieś 2 godziny. Ja się teraz śpieszę do pracy. Rafał ma już powyżej uszu rad teściowej. Chce sam decydować o swoim dziecku i upiera się, że Julcia ma tylko niegroźną wysypkę. O, widzisz, Jula, jak to jest. Widzisz, jak to jest. Zaraz poradzimy sobie, tak? Coś babcia wymyśli. Halo? Dzień dobry, panie doktorze. Aneta Czerkawska z tej strony. Panie doktorze, moja wnuczka ma taką
No nieładną wysypkę. Czy pan dzisiaj przyjmuje w gabinecie? Tak? A mogłybyśmy przyjechać? O, to super. To bardzo dziękuję. To panie doktorze, do zobaczenia. Dziękuję. O, widzisz, Juleczko. Chodź, kochana. Melania jest wściekła, że straciła pracę. Obiecała sobie, że nie daruje mężowi szefowej i zrobi wszystko, by kobieta dowiedziała się, jakim jest draniem. No, jesteś wreszcie. No co się stało, jakaś awaria? Tak, musisz powiedzieć Edycie, że mąż ją zdradza. Nie zwariowałeś. Po pierwsze, 80% moich fanów uważa, że kobieta ma prawo wiedzieć, że jest oszukiwaną. Ale po drugie, ten mąż Edyty to śliski dupek, dobierał się do mnie. A ona myśli, że to ja go podrywałam i zwolniła mnie z pracy. Coś ty... Co ty tutaj jeszcze robisz? Stasiu chce ci coś powiedzieć. Stasiu? No nie patrz tak na mnie, tylko mów Edycie, że mąż ją zdradza. Stasiu, o czym ona mówi? Daj spokój. Stasiu, bo ci zaraz zrobi krzywdę. Mów Edycie, jak nas powiedzieć to, co powiedziałaś mi dzisiaj rano. Weź. Edyta, kilka dni temu spotkałem tutaj Maćka z kochanką. Co? To niemożliwe. No nie mówiłem ci tego, bo nie chciałem cię martwić. Poza tym on obiecał, że już nigdy tego nie zrobi. Maciek ma kochankę? Edyta, spokojnie. On zrozumiał swój błąd i po prostu ją rzucił. O Jezu. Nie no, spokojnie, wszystko się wam ułoży. A skąd ty możesz wiedzieć, czy się ułoży, co? Ale nie krzycz na mnie. Jak mogłeś mi nie powiedzieć od razu? Edyta... Idź stąd, okej? Okay? A ja? Co ty? No, czy ja też mam iść? Nie, zostań, jak chcesz. Przepraszam, teraz ci wierzę. Nie ma sprawy i bardzo mi przykro. Mela, co się stało? Słyszałem krzyki. Edyta dowiedziała się, że mąż ją zdradza i pogodziła się ze Staszkiem. Mąż ją zdradza? Poważnie? Paweł. Tylko żadnych numerów, okej? Okay? I odpuść ten wasz głupi zakład. Ale też nawet nie chodzi o ten zakład. Ona naprawdę mi się podoba. To tym bardziej odpuść. Ona nie potrzebuje teraz kolejnych kłopotów. Mówisz zupełnie jak Staszek. No, nawet Staszek czasem wiedzą. Kasia i Rafał nie wiedzą, że podczas ich nieobecności mama Kasi zabrała Julkę do lekarza. Rafał przez całą drogę do domu nadawał na teściową. Marzy, by w końcu przestała u nich ciągle przesiadywać. Mówiłem jej, żeby nic nie robiła. Poza tym kupiłem zapas płatków owsianek, więc za chwilę zrobimy jej kąpiel. No, to tyle dobrze. Mamo, jesteśmy! Mamo! No nie, ja z nią nie wytrzymałam. Zabrała Julkę do lekarza. No i w dodatku nie odbiera. Ja nie wiem, ja jej chyba będę musiała zabronić tutaj przychodzić. Znaczy ciągle się będzie wtrącała i ciągle będzie wszystko wiedziała lepiej niż my. Mamo, 10 razy prosiliśmy cię, żebyś nie zabierała Julki do lekarza, bo sobie tego nie życzymy. Uspokój się i przestań na mnie krzyczeć. Mamo, Julka to jest moje dziecko i nie podoba mi się to, że w ogóle się z nami nie liczysz. Bo wy jesteście kompletnie nieodpowiedzialni. Nie, teraz to już przesadziłaś, daj mi ją. Weź uspokój się i wiesz, że Julka ma ospę? Co ma? Tak, właśnie to, co słyszałaś, ospę. Julcia, kochani... A ta kąpiel, którą jej zrobiłeś, to najgłupszy pomysł na świecie. Julka dostała 40 stopni gorączki u lekarza. Jezu, ale co, nic jej nie jest? Wszystko dobrze? No dostała leki. Tak, wszystko dobrze. Ale trzeba na nią bardzo uważać. Jezu... Daj, pomogę ci ją rozebrać. Zostaw! Czekajcie, dajcie mi ją. Ja już ją rozbiorę. Chodź do babci, tak? Moje śliczne... Zaraz. Ty już wystarczająco dużo dzisiaj zrobiłaś. Czyli to moja wina. No a czyja? Pomyśl. Kurczę, to ty nie masz czasu, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje Julce. Jak zawsze praca jest dla ciebie ważniejsza. Jak ty w ogóle możesz mówić takie rzeczy? Czy ty się słyszysz? Jak możesz mówić, że praca jest ważniejsza od Julki? A ty jak zwykle nie widzisz problemu, nie widzisz, co zrobiłeś. Wiesz co, dobra, ja się nie będę z tobą kłóciła. Muszę się zająć Julką. Ja dzisiaj śpię z mamą. Będziemy ją doglądać na zmianę. Wiesz co, ja też chcę jej doglądać. Sorry, ale bardziej ufam mamie. Koniec tematu.
Normalnie zaraz nie wytrzymam, mam ochotę udusić Rafała. Nie dość, że w ogóle nie mogę na nim polegać, to na każdym kroku muszę go pilnować. No, a na sam koniec próbuje zwalić winę na mnie. Jest gorszy niż małe dziecko. Przestań kłamać, słyszysz? Nie uwierzę już w ani jedno twoje słowo. Widziałam twoje maile, czytałam wyciągi z banku. To nie była jedna kobieta. Ty mnie zdradzasz od lat. Uspokój się, przestań robić scenę. Sen? Ja ci zaraz pokażę. Co ty robisz? Edyta, zwariowałaś! Przestań! Edyta! Uspokój się! Zostaw mnie! Idź stąd! Uspokój się! Idź stąd! Ty świnio! Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus.